Cześć, z tej strony Domanu. W tym tygodniu recenzja kolejnej z debiutujących FIFA 17 legend pojawiła się nieco wcześniej, no bo jako ostatni film w roku na kanale pojawić musi się klasycznie swoiste pożegnanie z rokiem 2016, co jest już tradycją kartomanii, więc dzisiaj w obroty wziąłem Luisa Hernandeza, piłkarza, którego z pewnością wielu z was nie kojarzy, bo Meksykanin całą karierę zakończoną w 2005 roku spędził grając dla klubów amerykańskich, jak i reprezentacji narodowej, a obecnie ma jedną z najciekawszych kart dostępnych w FIFA, po której spodziewałem się czegoś niesamowitego. A dlaczego? Powód jest prosty. Obecnie między innymi przez reputację międzynarodową wielu najlepszych piłkarzy nie ma żadnej statystyki na karcie ocenionej tak wysoko jak ich overall. Dla przykładu u Suareza ocenionego na 92 najwyższą statystyką na karcie są strzały i wynoszą 90. U Griezmana ocenionego na 88 najlepszy jest dribbling notowany na 87. Nawet legendy takie jak Ruud Gullit czy Stoichkov ocenione na 90 nie mają na karcie żadnej statystyki ocenionej co najmniej tak jak ich overall. A overall Luisa Hernandeza wynosi 87 i tak samo ocenione są strzały oraz dribbling, zaś tempo notowane jest aż na 92 oczka. Mało tego, ważna dla finalnej oceny ogólnej napastnika umiejętność gry głową wynosi u Meksykanina aż 91, więc takimi statystykami spokojnie mógłby być on oceniony chociażby na 90. I nie owijając bawełnę prosto z mostu, muszę przyznać, że Hernandez jest najlepszą legendą, najlepszym napastnikiem i ogólnie najlepszą kartą, jaką grałem do tej pory w FIFA 17. Momentami Meksykanin przypominał mi dosłownie wręcz Pele i to tego Pele z Nietykalnych w 2015 roku. Jego tempo wynikające z przyspieszenia ocenionego na 93 i szybkości biegu notowanej na 91 jest niesamowite. Luis spokojnie dotrzymuje kroku piłkarzom takim jak Vardy czy Aubameyang, a ponadto świetnie wychodzi do podań prostopadłych, po których z łatwością precyzyjnie opanowuje piłkę, by wdać się w dribbling. Ominięcie bramkarza próbującego rzucać się pod nogi w tej FIFA nie należy do najprostszych rzeczy, ale Meksykaninowi się to udaje i to chyba najlepiej świadczy o jego precyzji dryblingu, szybkości, jak i ogólnej zwinności. Natomiast co oczywiste, genialne są u niego także strzały, w zakresie których wszystkie umiejętności ocenione są powyżej 80, a najlepiej prezentuje się wykończenie notowane aż na 91. Można odnieść wrażenie, że w kwestii strzałów Hernandez jest niezwykle nonszalancki, strzela z nieprzygotowanych bądź dziwnych pozycji, ale to ostatecznie i tak przynosi bramki drużynie. Nie ma znaczenia, czy uderza on z dystansu, wewnątrz pola karnego, z ostrego kąta, siłowo, finezyjnie, technicznie czy z fałsza. Piłka uderzona jego nogą zawsze ma ogromne szanse na ominięcie bramkarza i wpadnięcie do siatki. A to pozornie, jak to określiłem, nonszalanckie zachowanie jest po prostu przejawem niesamowicie wszechstronnie rozwiniętych umiejętności. Zresztą Meksykanin ma aż 6 różnych specjalności. Sprinter, groźny w powietrzu, dribbler, akrobata, bezlitosny snajper oraz napastnik kompletny, a ponadto cechy takie jak potężna główka i uderza fałszem. To mówi chyba samo za siebie. Natomiast co do jego gry głową, w sytuacji, w której będzie osamotniony, bez problemu umieści piłkę w siatce, ale mimo wszystko ma on czasem problemy walcząc w powietrzu z rosłymi silnymi obrońcami. Co prawda jest niezwykle skoczny, ale siła oceniona na 61 i wzrost wynoszący 175 cm często nie pozwalają mu wychodzić zwycięsko z takich pojedynków. Co nie zmienia faktu, że Luis Hernandez jest napastnikiem genialnym. Ma on oczywiście 4 gwiazdki sztuczek, wysoką pracowitość w ataku i średnią w obronie. I małym mankamentem mogą być jedynie jeszcze 3 gwiazdki słabszej nogi. W polu karnym to nie robi wielkiej różnicy, ale przy uderzeniach z dystansu wybór nogi, którą zostanie uderzona piłka, ma jednak znaczenie. Niemniej jednak tak oceniam tę niesamowitą kartę w swoim surowym systemie i z przyjemnością pograłbym dłużej Meksykaninem i zatrzymałbym go w swojej drużynie, z tym, że jak zwykle w takich przypadkach bywa, zapłacić trzeba za niego lekką ręką 800 tysięcy monet, a to niemalże cały mój obecny majątek FIFA 17. Takie jest życie. W każdym razie zostały nam jeszcze 3 nowe karty legend do przetestowania, którymi zajmiemy się już w przyszłym roku. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!